Drodzy widzowie codziennika biblijnego, witam Was dziś na dzień przed drugą niedzielą Adwentu, 5 grudnia 2020 roku, w sobotni poranek. Słowo Boże, które chcemy dziś rozważyć, nad którym chcemy się przez chwilę zastanowić, zapisane jest w Ewangelii Marka w 1 rozdziale, wersetach od 32 do 34. Posłuchajcie. Gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do Jezusa wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony. I całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu. Znowu o chorobie. No ale takie jest nasze życie. Choroba jest wpisana w życie wielu z nas. Cierpienie jest wpisane w życiu wielu z nas. I my często te choroby i to cierpienie ukrywamy przed światem, ukrywamy przed innymi, czasami nawet najbliższymi. Gdy coś zaczyna nie funkcjonować tak, jak powinno w naszym organizmie, to najpierw czekamy, stosujemy domowe środki medycyny, czasami ludowej, i dopiero gdy już naprawdę ból nam doskwiera, udajemy się do lekarza. Moi kochani, ukrywanie choroby przed światem znane jest od wielu, wielu lat, wielu, wielu wieków, powiedzmy nawet. Czytamy właśnie o tym w Ewangelii Marka. Dopiero gdy nastał wieczór, przynoszono tych, którzy się źle mieli, którzy byli chorzy, którzy byli opętani przez demony. Dlaczego? Dlatego, że choroba nie jest mile widziana. Chorzy ludzie nie są wśród nas zapraszani. W tej chwili nawet izolujemy się, gdy jesteśmy zdrowi, po to, żeby przypadkiem nie zarazić się od kogoś innego. A co robi Pan Jezus? Pan Jezus wychodzi do każdego. On nie boi się chorych. On wie, że ma moc, moc uzdrawiania. On wie, że może położyć swoje dłonie na chorym i ten zostanie uzdrowiony, przywrócony do zdrowia. Moi kochani, my dziś nie mamy możliwości, aby pójść do tych, którzy są chorzy, szczególnie do tych, którzy są w szpitalach, położyć na nich swoje ręce, pomodlić się za nich, prosić do Boga o uzdrowienie. Ale mamy inną moc, mamy moc modlitwy. Choruje kto między wami? Zbierzcie się i módlcie się o niego. I często takie, przepraszam za określenie, akcje, tak, akcje w Kościele mają miejsce. Ale często właśnie dzieją się one już na ostatni moment, w chwili, gdy medycyna rozkłada bezradnie ręce, gdy lekarze mówią, my już nie znajdujemy możliwości pomocy tej osobie, wtedy dopiero my jako Kościół się budzimy i wznosimy nasze myśli do Boga, wołamy w trwodze o pomoc. Czy tak to powinno wyglądać? Nie ukrywajmy choroby przed innymi. Nie udawajmy, że jesteśmy zdrowsi, niż naprawdę jest taki stan naszego zdrowia. Mówmy o tym, co nas boli. Informujmy i prośmy o modlitwę, o uzdrowienie, która niech równolegle do działań medycznych działa i przynosi ukojenie. A drugi nasz dzisiejszy tekst zapisany jest w Psalmie 68, wersetach od 6 do 7. Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, wyprowadza więźniów na wolność. Bóg jest ojcem wszystkich, którzy czują się dziś opuszczeni, samotni, odrzuceni, których wykluczyliśmy poza nawias normalnego funkcjonowania społeczeństwa. Jeżeli dziś tak się czujesz, jeżeli dziś nie odnajdujesz w ludziach pocieszenia, nie odnajdujesz w ludziach pomocy, nie wiesz, do kogo się zwrócić, przyjdź do Boga. Połóż przed Nim swoją sprawę. Wylej z swego serca wszystko to, co w tym sercu zostało zapisane czasami trudną nutą goryczy. I proś Boga o przywrócenie Cię do życia. O to, abyś mógł na nowo funkcjonować w szczęściu, radości i pokoju. Pomódlmy się, moi drodzy, aby dziś wszyscy ci, którzy są chorzy, ale też i samotni, czują się wykluczeni, mogli odnaleźć drogę do Niego, pocieszenie, wzmocnienie i uzdrowienie. Łaskawy Panie nasz i Boże, drogi Ojcze, Ty wiesz, ilu chorych jest wśród nas. Wielu z nich o tym nie mówi. Wielu z nich ukrywa to przed światem.
a potrzebują naszej ingerencji i ingerencji lekarzy. Dlatego, Panie, przynosimy dziś przed Twoje święte oblicze wszystkich tych, którzy chorują. Nie tylko tych, którzy przykuci są do łóżek szpitalnych, ale też tych, którzy w cichości znoszą swoją chorobę, swój ból i swoje cierpienie. Panie, nad nimi wyciągamy nasze ręce i prosimy o uzdrowienie. O to, abyś ich pocieszył, abyś ich wzmocnił, abyś fizycznie uzdrowił i aby mogli normalnie funkcjonować w tym świecie. A też, Panie, przychodzimy z tymi, którzy są samotni, którzy nie mają do kogo się odezwać, którzy cierpią, bo zostali przez wielu z nas wykluczeni, odrzuceni, odizolowani. Prosimy Cię o wzmocnienie dla nich, o posilenie w Twoim Słowie, o zaopatrzenie w Twoją miłość, aby mogli odczuwać, że Ty nigdy nie odpuściłeś, Ty nigdy nie wypuściłeś ze swojej ręki ich dłoni i zawsze jesteś w każdej chwili, nawet teraz tej ciężkiej, z nimi. Bądź, Panie, z nami, otwórz nasze oczy na chorobę i cierpienie, ale też i pozwól otworzyć się z naszym bólem i z tym, co niesiemy w swoim sercu przed innymi, aby mogli się o nas modlić, o nas wołać i abyśmy doznali Twojego uzdrowienia. Amen. Błogosławionego dnia z uśmiechem na cały ten dzień Wam życzę. Zostańcie z Bogiem.